Kuźwa! Trochę skopałem, dobra, teraz klapy bojowe. I zginie. Wiberna jest tutaj. Jak ty się ugasiłeś? Kuźwa, to jakiś żart. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku i dzisiaj zajmiemy się drugą nagrodą w przepustce bitewnej, testy polowe. Jest to niemiecki BV-155B1, bardzo nietypowy samolot i jest on właśnie tak nietypowy, że wy również bardziej się nim zainteresowaliście niż główną nagrodą. No i dzisiaj poznamy sobie historię tej maszyny, a zarazem zobaczymy, jak ona spisuje się w War Thunderze. W 1943 roku Blum und Voss otrzymał projekt samolotu przechwytującego, który wcześniej został rozpoczęty przez Messerschmitta AG. Początkowy projekt M-155 był myśliwcem bazującym na lotniskowcu, jednak koncepcja ta została zawieszona z powodu wstrzymania prac nad lotniskowcem Graf Zeppelin. Następnie próbowano powrócić do projektu i samolot miał stać się szybko latającym nosicielem bomby o masie 1000 kg. W zakładach Blum und Voss finalizowano już pracę nad samolotem przechwytującym na dużych wysokościach, który był pilnie potrzebny ze względu na nasilenie się nalotów alianckich bombowców. We wrześniu 1943 roku złożono zamówienie na 5 prototypów. Blum und Voss przyjęli zamówienie tylko pod warunkiem, że mają pełną swobodę projektowania i nie są związani dotychczasową pracą Messerschmitta. Przeprojektowany samolot zmienił nazwę z M-155 na BV-155. Inżynier Richard Vogt i jego zespół prawie całkowicie przerobili projekt i ostatecznie wybrali silnik Daimler-Benz DB603U oraz turbosprężark Henkel-Hirth TKL-15 do zasilania samolotu. Sfinalizował również konfigurację uzbrojenia i wybrał jedno 30 mm działko Mark 108 w dziobie i dwa 20 mm działka MG-151 w skrzydłach. Pod koniec czerwca 1944 roku firma Blum und Voss planowała zbudować 3 prototypy serii B oraz ulepszoną wersję o nazwie BV-155C. Po tym jak urzędnicy RLM skontrolowali program w sierpniu, byli zadowoleni z postępów na tyle, że nazwali projekt Karawanken na cześć pasma górskiego graniczącego z Austrią i Jugosławią. Vogt i jego grupa stworzyli imponujący projekt. BV-155 posiadał opancerzoną kabinę ciśnieniową z fotelem katapultowanym, skrzydłami z laminarnym przepływem o wysokim wydłużeniu, podwozie o szerokim rozstawie kół i bardzo zaawansowany, choć kłopotliwy i złożony układ napędowy. RLM chciał, aby samolot latał blisko 16 km nad ziemią. Rozwiązaniem tego problemu była zarówno turbosprężarka napędzana spalinami, jak i mechaniczna napędzana przez wałek zębaty z silnika. Blum und Voss zaprojektował cały system napędowy, aby rozpędzić BV-155 do prędkości około 692 km na godzinę na wysokości ponad 15 200 m. BV miał odbyć swój dziewiczy lot 1 września 1944 roku, ale przez pogarszającą się sytuację wojenną, firma przeniosła prototypy do nowo opancerzonych hangarów w Finkeweda. Blum und Voss ukończył BV-155B V1 i zaplanował pierwszy lot na połowę stycznia. 7 bądź 8 lutego V1 zbił się w powietrze, ale prawa chłodnica bardzo przeciekała i główny pilot testowy Helmut Wasser-Rüdisch przerwał lot. Po naprawie samolot poleciał jeszcze dwukrotnie 10 i 26 lutego. Po każdym locie przeprowadzono naprawy, ale wątpliwe jest, aby samolot poleciał ponownie po 26. Wszystkie prace nad trzecim prototypem BV-155V3 zostały wstrzymane, ponieważ Blum und Voss skoncentrował się na ukończeniu V2. Trzecia iteracja myśliwca miała trafić do serii, a plan produkcyjny zakładał rozpoczęcie seryjnej produkcji wiosną 1945 roku. Z powodu zdobycia przez aliantów urządzeń produkcyjnych fabryki Finkenwerder i upadku niemieckiego przemysłu, BV-155 nigdy nie wszedł do masowej produkcji. Armia brytyjska zajęła Hamburg 3 maja i znalazła 3 prototypy w fabryce. Brytyjscy urzędnicy zbadali V1 i uznali go za zdatny do lotu, po czym polecieli pilotowi RAF-u polecieć nim do Anglii. Samolot rozbił się krótko po starcie z fabryki i został zniszczony. Brytyjczycy zebrali V2 i V3 i wysłali je do ośrodka testowego Farnborough w Anglii w celu oceny. Poważnie zastanawiali się nad ukończeniem V2 do prób w locie, ale ostatecznie po prostu wystawili samolot na pokaz w październiku-listopadzie 1945 roku, a następnie go przechowali.
Przez lata identyfikacja BV-155 z National Air and Space Museum była tajemnicza. Historycy wiedzieli, że Brytyjczycy wysłali BV-155 do USA po wojnie i że siły powietrzne armii USA oceniły go w Virchfield w Ohio. Ostatecznie przekazali go do Narodowego Muzeum Lotnictwa i Kosmosu. Większość źródeł twierdzi, że był to nieukończony prototyp V-3. W 1998 roku dwaj specjaliści od renowacji składający ponownie części przechowywane w Poly Garber Facility w Silver Hill w stanie Maryland i ze zdumieniem odkryli prawie cały płatowiec V2. Z wyjątkiem wiązek przewodów, których fabryka nigdy nie podłączyła i innych małych części. Samolot wydaje się być w 90 czy 95% kompletny, włączając w to większość systemu napędowego. Niemieckie dokumenty potwierdzają, że V3 był tylko w połowie ukończony pod koniec wojny. Odkrycie V2 wytłoczonego po obu stronach ramy przedniej szyby wydaje się dowodzić niezbicie, że samolot w Narodowym Muzeum Lotnictwa i Kosmosu jest w rzeczywistości drugim prototypem. No dobrze moi drodzy, a więc teraz pora przeanalizować sobie BV-155B1. Jest to obecnie maszyna premium znajdująca się na trzeciej erze na klasyfikacji 3.7. Podejrzewam, że Gaijin przesunie go na 4.0, 4.3 nawet. Z tego powodu, że część osób robi po prostu na nim dobre wyniki, ale technicznie ten samolot nie jest taki rewelacyjny, ponieważ no, jego prędkość maksymalna niby na papierze to 700 na godzinę. Problem w tym, że im jesteśmy niżej, tym jesteśmy wolniejsi. A zarazem wspinanie jest tutaj kiepskie. Lepiej tak naprawdę wspinać się nie 13, a 10 stopni i dopiero im wyżej jesteśmy, tym lepiej się wspinamy. Problem jest taki, że powyżej 5 km odrobinę lepiej się wspinamy, a większość bitew tak naprawdę jest toczona poniżej tych 5 km na tej klasyfikacji. Nawet jeśli nas rzuci wysoko, nie zdążymy tak wysoko się wspiąć, ponieważ wiele innych samolotów wspina się z prędkością 20, a nawet niektóre 25 metrów na sekundę, gdzie my mamy właśnie te 10 metrów na sekundę. Sprawia to, że tym BV-em nigdy nie będziemy walczyć w kosmosie, ale czas zakrętu jest u niego bardzo dobry, wynosi 17 stopni na sekundę, jest bardzo zbliżony właśnie do Spitfire'a i ze Spitfire'em możemy wygrać, jeśli jesteśmy lepszym pilotem i jeśli nie latamy na stokowej załodze, jak to jest teraz w moim przypadku, bo samolot jest wypożyczony. Z Zerem przegramy, z XP-50 możemy wygrać, z Jakiem-3 możemy wygrać i inne tego typu samoloty, ale tylko nakręcanie w linii poziomej. W pionowej od razu będziemy przegrywali. No i jeszcze odnośnie modelu, Gaijin nie byłby sobą, gdyby czegoś nie zepsuł w tym samolocie i zepsuł mianowicie brak zbiorników paliwa. Wydaje mi się, że powinny być w kadłubie, a jedyne co mamy tak naprawdę chłodnice dwie, dźwigary, silnik, uzbrojenie, w zasadzie to tyle, no jeszcze pilota. Nic więcej. Pancerz mamy tutaj właśnie kokpit przodu opancerzony 57 mm, ale od boku czy od tyłu krótka seria i pilot praktycznie od razu jest likwidowany. Uzbrojenie, no to mamy dwie 20 zamontowane na skrzydłach i jedną 30 Mark 108 zamontowaną w silniku. Mimo, że to 108, to jednak tą 108 strzela się w tym samolocie dość przyjemnie. Amunicję do 20, a zarazem 30 mamy bardzo dobrą na wrogie samoloty, ale niestety nie posiadamy tutaj żadnych podwieszek, ale 20 na niektóre jednostki lekko opancerzone w miarę się nadaje. Głównie jest to maszyna do polowania na samoloty. I co też mnie tu zastanawia, mam nadzieję, że to jest błąd spowodowany, że jest u mnie wypożyczony, że jego nagroda w postaci lwów wynosi tylko 218%. Jak sobie to porównamy z innymi samolotami, jak na przykład z Thunderboltem, to u niego ten procent wynosi 600, nawet AK-1 wynosi 375, więc no mam nadzieję, że w tym samolocie będzie to wynosiło jakieś 318, a nie jedynie 218%. No dobra, więc teraz przejdźmy na to pole bitwy i zobaczmy, jak ten BV sobie radzi. Wzgórza, Golan i rzuciło na Rosję, Brytole, Japonię, Włochy, Francję i Szwecję. Największy problem to właśnie są samoloty brytyjskie i japońskie. Bo jeśli nie będą miał nad nimi przewagi wysokości, to z nimi w ogóle nie wygram w żaden sposób. I rzuciło chyba wysoko, bo jest G6, ona była na 4.3. Więc zbyt łatwo nie będzie. No proszę, pierwsza ofiara, P8. Na to aż trzeba zapolować tym samolotem. Mam mniej więcej spinanie 10 stopni. Już jestem na jego wysokości. Podlecę jeszcze trochę wyżej. Tam widzę na dole jest Wiwerna, Spitfire, 110 Wiwerna. O, P8 zaczyna uciekać. Albo nie do końca. Chyba chcę po prostu ustawić się do ataku.
Nie, chciał zrzucić szybko bomby. Kurz, jak to? W trybiga go zestrzeliły te 30. O kurde, 109. Chyba włoska? No tak, Włosi są. Chociaż nie. Może to jeszcze być wersja szwedzka, czyli fiński samolot. To wtedy będzie dla mnie łatwiej, bo w zasadzie G6 jest łatwiejsza do pokonania niż G2. G2 jest obecnie lepszym samolotem. Dobra, teraz ja sobie wykonam podejście. Messerschmitta się obawiam, on zaraz na mnie poleci. To jest 100% tak pewne. Kurde, nie wyszło mi podejście na zero. A Messerschmitt? Messerschmitta nie widzę, przed zerem muszę uciekać chyba. Niedobrze, że Messerschmitta nie widzę. Okej, on jest tam. Właśnie, zero jest blisko mnie. Ale na szczęście jest tak uszkodzone, że mam okazję uciec. Ważne, żebym się nie dał tylko trafić. Trochę za wysoko, 10 stopni. Bo inaczej mu nie ucieknę. Dobra, o, lekka ścinka. Asysta za 0. Messerschmitt i P63, jednego z nich trzeba najpierw wystrzelić, chyba Messerschmitta. G6, okej, to jest ten łatwiejszy. Różnica, że on dla mnie jest szybki. Czy on chce się? Nie, on jest skupiony na ataku. No i to jest mój problem, nie mogę go dogonić. Dobra, zawrócę tutaj na te samoloty. P63 jest blisko. Co P63 chciał w ogóle zrobić w tym momencie, to ja nie wiem. Jestem w oddziale. Ze 109 tak ja nie będę leciał, skoro on jest tam aż. Niech on tu przyleci na dół. No tam ci polecili na czoło. Przecież zaczął mi uciekać. To jest najgorsze, że niektóre samoloty są ode mnie szybsze. Dlatego muszę atakować coś, co nie ucieka. Na Szweda chętnie bym poleciał. On próbuje zrobić, że w taki sposób skręcę, ja muszę zwolnić. Dobra, dam trochę do góry, bo za szybko lecę. Zrobimy to w taki sposób. Kuźwa! Trochę skopałem, dobra, teraz klapy bojowe. I zginie. Wiberna jest tutaj. Jak ty się ugasiłeś? Kuźwa, to jakiś żart. Gorzej, Wiberna jest... Aha, ten już jest przy lotnisku. No ja pierdzielę, serio. To Wiberny też nie rozwalę. Ha! Kurde, dostał! Trochę mi zarysował, ale na szczęście tylko i wyłącznie chłodnicę. Może uda mi się uciec. Chociaż w to wątpię, bo tu jeszcze jak 3 na mnie leci. Nie centralnie. I od tyłu mnie wziął. Wiedziałem, że tak to się skończy. Nie zauważyłem, że jestem tak blisko lotniska. Najgorsze, że ten Szwed to przetrwał. Anglia start w powietrzu rzuciło 4 chyba 0, nie widzę wyższej maszyny. Na Amerykę, Rosję i Szwecję. Najgorzej tylko, że całkiem sporo samolotów respionych jest w powietrzu. Jak to już widać, o, 0 właśnie, wyprzedza mnie jeśli chodzi o... Znaczy wyprzedza, dogania aktualnie, ale zaraz mnie wyprzedzi jeśli chodzi o wspinanie się.
Wysoko już jest XP, na mojej wysokości jest słaba piątka. Ktoś trójka akurat zeszła niżej. Dobra, może zaryzykuję, bo Mosquito jest zagrożony. Mustang J22, nie mam zamiaru jednak spinać się tak wysoko, bo mi to zajmie strasznie dużo czasu. Te 18 to jest w miarę blisko. A w ten sposób ci, co są wysoko, nie będą aż tak bardzo zainteresowani, żeby zlecieć tutaj na dół. Teraz tylko tego Szweda dogonić. Szybciej. Kurwa, Mosquito akurat musi zakręcać. Pięknie eksplodował. Oj, A36. Dobra, skrzydło urwane. Uratowany Mosquito, super. 18 w miarę blisko. To 18 muszę uważać. To nie jest byle samolot. Dobra, szybko zrobię tak. Kuźwa, blisko było. Klapy wyłączę. I chodź tutaj tym T-18. Nie, teraz będzie uciekał. Ma przewagę mocy Spitfire sojuszniczy, dobra. No, zapominam o tym strzelcu w T-18. T-18 akurat odlatuje od lotniska. To jest szansa na to, by go zaatakować. Trzeba będzie zająć się J-22. No, kuźwa! Co jest? Nie mogłem go uszkodzić. Teraz J-22. Najgorzej, że mam przeciek, jedna chłodnica jest uszkodzona. Tylko zawracaj, 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 zawracaj! Już jest w tak pięknym dla mnie położeniu. Kurde, było blisko. Nie, amunicja mi się skończyła, do 20. Najgorzej. I co, teraz na lotnisko będziesz, gościu, uciekał? Pff, mądry. Przygotowanie do lądowania na Hokkaido i widzę, na razie chyba jest 4-0. Mam nadzieję, nie wiem, czy tutaj może coś będzie z 4-3. To są jakieś stare samoloty, więc chyba nie, ale nie, te dwa latają razem, dobra, nie ma znaczenia, więc może być 4-3. I tak, Rosja, Brytole, Japonia, Francja, Szwecja. Największe zagrożenie to właśnie Brytole i Japonia. Na tego Spitfire'a zacząć podejście, chociaż jak jeden jest tu wysoko. O, XP-50 akurat poluje na jaka. Spitfire zaczął nurkować. Braki 61 jest w miarę blisko. Dlaczego ci wrogowie zaczęli nurkować tak ostro, to ja nie wiem. No tutaj najbliżej. Chwilowo... Ki albo Spital, muszę zwolnić. Ten samolot nie lubi takiej prędkości, jeśli chodzi o zakręty. Na Ki czy na Spita? Kuźwa, problem w tym, że ja nie umiem się zdecydować, bo wszyscy są tak blisko siebie. Ale spróbuję teraz na tego Spita. Tylko pilocie, ogarnij się. Nie, akurat zaczął skręcać. I to jest najgorsze. Ponad 550 i już jestem sztywny. Ustawię sobie klapy. Spitfire trochę stracił energię. Jest okazja. Już nie, on teraz ciągnie w dół. Tamci są aktualnie zajęci, o, Mustang tu leci. Dobra.
61. Spitfire jest blisko. Noż ty kurde! Aż ma taką energię. Dobra, wystalował się. Nie zepsuć tego teraz. Zepsuję to. Obrót w lewo. Trafienie krytyczne. Już z tego nie wyjdziesz. Oh shit. Dobra, nie patrzył się na mnie. Mam okazję, mam okazję. Pięknie. Najważniejsze to się skupić i nie panikować, a w moim przypadku na samolotach to marna szansa. Ale teraz się udało. Chociaż ze spitem było ledwo, ledwo. Nie spodziewałem się, że tak łatwo da radę wystalować. Amunicji mam jeszcze sporo, tam jest łapięcie, ale on jest na lotnisku. Więc trzeba poczekać, aż odleci i zostało... O, łapięć. No spoko, to warto tylko po niego polecieć. Nieważne, łapięć się rozbił specjalnie. Bitwa wygrana! A więc podsumowując, moi drodzy, BV to jest naprawdę bardzo przyjemny, a zarazem interesujący samolot. Z jednej strony sam się zastanawiałem, dlaczego ta maszyna tak kiepsko się wspina, a tak dobrze się kręci, skoro Gaijin sam napisał w artykule, że ten samolot będzie się kiepsko kręcił, a trochę lepiej wspinał, a zarazem no to będzie głównie maszyna wysokościowa, Energy Fighter. A wychodzi, że jest odwrotnie, nie możemy być Energy Fighterem za bardzo, bo nie damy rady wzlecieć tak wysoko, a zarazem jak przekraczamy 550 na godzinę, ten samolot staje się cholernie sztywny, a na kręceniu właśnie z jednym przeciwnikiem najlepiej, przeważnie wygrywamy, jak już mamy dwóch, no to robi się problem, jeśli jesteśmy słabym pilotem, nie damy rady. I przez długi czas zastanawiałem się, czy on powinien tak porządnie się kręcić. No, szerokie mamy tutaj skrzydło, długi, wąski kadłub. I przypomniała mi się jedna maszyna, która jest dość podobna do tego BV-a. Mianowicie chodzi mi o SM-92, który również ma szerokie skrzydło, długi, wąski kadłub. Różnica, że on wspinanie ma no, troszeczkę gorsze i kręcenie się ma trochę gorsze, ale dlatego, że ma dwa kadłuby i podwójny ogon, ale i tak jest to dość zbliżona efektywność. Więc raczej ten BV nie powinien mieć nerfa, jeśli chodzi o samą zwrotność, ale podejrzewam, że właśnie może pójść klasyfikację wyżej. I ważne pytanie, czy warto zdobyć ten samolot albo go kupić, jeśli już oczywiście Battle Pass minął? Moim zdaniem obecnie, jak znajduje się na klasyfikacji 3.7, tak. Jak pójdzie na 4.0, jeszcze tak, ale jak pójdzie wyżej, powyżej 4.0, ta maszyna stanie się znacznie słabsza. I no już wtedy będę odradzał, a tak to tym samolotem będzie nam się latało przyjemnie i łatwo będziemy wbijać sobie niemieckie drzewko lotnicze. No i to tyle, moi drodzy, dajcie znać, co wy myślicie o BV-ale, czy was również zainteresował, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek i trzymajcie się. Na razie!